czwartek 26 listopada odbyło się uroczyste otwarcie przestrzeni plenerowej wokół Kęckiego Domu Kultury. Myślę, że to jest ważne nie tylko dla nas, ale dla mieszkańców, którzy uczestniczą w różnych projektach organizowanych właśnie przez Dom Kultury. No przede wszystkim jest piękny plac, wybrukowany. To przede wszystkim większa ilość parkingów, podnosi to standard, podnosi to łatwość komunikacji. Ponadto mamy nową, nowoczesną estradę, która na pewno pozwoli na, łatwiej będzie zorganizować wszelkie imprezy i pozwoli to na organizację jeszcze większych projektów, jeszcze większych imprez. Uroczystość otwarł koncert orkiestry Dentej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach, po którym przybyli goście usłyszeli kęcki hajnał. Po przywitaniu, podziękowaniach oraz przemowach nastąpił oczekiwany moment – przecięcie wstęgi, które odbyło się z pomocą przedstawicieli rządu, władz miasta, Domu Kultury, projektantów i wykonawców inwestycji, a przede wszystkim przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które współfinansowało inwestycję. Ja przede wszystkim myślę dobrze o samej zasadzie, że społeczność lokalna ma do rozwiązania jakiś problem, inwestuje to w swoją energię, środki, pracę, a dotacja ministerstwa ma charakter zamykający, dopinający i w jakiś sposób mobilizujący społeczność, aby zakończyła. Rezultat myślę, że przede wszystkim sami państwo powinniście oceniać, cieszyć się. Kętą przybył kolejny, no, trudno może to nazwać obiekt, ale teren, plener. I od tego, jak on będzie wykorzystany, jak on będzie służył, od tego to będzie miarą satysfakcji. Po części oficjalnej odbył się występ zespołu pieśni i tańca Kęty oraz zostały wypuszczone w niebo przepiękne, świecące lampiony. Nikt nie zaprzecza, że teren wokół Domu Kultury cieszy teraz oko, a mieszkańcy dostali zapewnienie od władz, że zostanie dobrze wykorzystany na imprezy, których, jak powiedział nam burmistrz Kęt Roman Olejarz, będzie więcej, ale nie za dużo. Będziemy się starać, żeby robić na tyle dużo, żeby było zadowolenie społeczeństwa, natomiast na tyle też, żeby się nie znudziło, żeby te imprezy, które będą, miały pewną cykliczność taką, żeby były atrakcyjne, żeby nie był to chleb powszedni, no bo kiedy wszystko jest tak za często, to przestaje być atrakcyjne.